podchodzimy do meczu po dwóch, wydaje mi się, dobrych spotkaniach, gdzie zgarniamy 6 punktów z wielką nadzieją, że ta pasa będzie podtrzymana. Niestety, tak jakby dzisiaj wszystko ułożyło się nie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Zespół z Piaseczna wszedł dużo lepiej w to spotkanie. Po naszym błędzie zdobywa bramkę na 1-0. Przejmujemy trochę inicjatywę. Za dużo z tego niestety nie wynika. I tak się kończy pierwsza połowa. W drugiej połowie postanowiliśmy, że wyjdziemy troszkę wyżej. Jednak po raz kolejny indywidualne jakieś tam błędy zdecydowały, że tracimy bramkę na 2-0 i niestety jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo rozczarowani wynikiem końcowym. Piaseczno absolutnie niczym nas nie zaskoczyło. Wiedzieliśmy, jak grają, mieliśmy jakiś swój plan, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, plan planem, niestety nie wszystko ułożyło się po naszej myśli i myślę, że zdecydowały przede wszystkim błędy indywidualne. I to niestety skutkuje tym, że jedziemy na weszło i tam musimy te punkty odrabiać. Witam trenerze i zadam na początek takie pytanie, czy to była nasza niemoc, czy po prostu przeciwnik postawił tak ciężkie warunki w tym spotkaniu? To znaczy na pewno tak, przeciwnik, co do przeciwnika to bardzo solidny mecz. Na pewno zły początek meczu, tak? Bardzo źle weszliśmy w ten mecz i to był nasz dość duży problem. Przeciwnik w prosty sposób zaczął dochodzić do sytuacji bramkowych i strzelił szybko bramkę, która na dobrą sprawę może nie tyle, że zmieniła całe oblicze meczu, ale spowodowała to, że przeciwnik mógł skoncentrować się na grze defensywnej i atakach szybkich, które wychodziły im naprawdę dobrze. Dlatego tu mieliśmy trochę problemów. Druga bramka to już żeśmy się otworzyli i powiedzmy daliśmy się też skontrować, ale tak jak mówię, ta pierwsza bramka i słabe wejście w mecz to jest coś, o co możemy mieć do siebie pretensje, coś co bardzo wpłynęło na dalszy przebieg meczu. Z naszej strony też było kilka sytuacji, nawet te w końcówce, gdzie wydawało się, że już piłka wpadnie do tej bramki, no nie udało się. Co może być powodem takiego słabszego dnia w ofensywie? No tak, no bo to też trzeba przyznać, że jeśli chodzi o fazę budowania, rozwinięcia, otwarcia gry, to funkcjonowało to w miarę dobrze, ale już pod bramką przeciwnika nie wyglądało to tak, jak wyglądać powinno. Trochę problemów, tych sytuacji też zdecydowanie za mało stworzyliśmy, bo powinniśmy ich stworzyć troszeczkę więcej, ale nawet jeśli już mieliśmy sytuację, to gdzieś nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Będziemy pracować, mamy może niewiele czasu, ale mamy na pewno czas na to, żeby oczyścić głowy, mamy czas na to, żeby w spokoju teoretycznie przygotować się do spotkania, przygotować się przez te 2-3 dni do kolejnego meczu i mam nadzieję, że ta skuteczność będzie zdecydowanie lepsza w następnych meczach.